Cześć, witajcie w drugim odcinku. W tym drugim odcinku miałem wam pokazać CP406, jak wspominałem wcześniej. Ale że to się nie udało, ponieważ nagrywałem filmik, trwał on 20 minut i ku mojemu zdziwieniu nie było dźwięku z mikrofonu. Był dźwięk z gry, ale nie było dźwięku z mikrofonu i cały czas się bawiłem. Więc miałem problemy z tym, wielkie, ale teraz pokażę wam ukryte CP. CP dla jednej osoby. Czyli takie coś. Fragment kamienia czasu przestrzeni, jedna osoba. Potki mam, może kupimy sobie jakieś. Coś pusto tutaj. Zawsze było tłoczno, nie, ale ta godzina już trochę... A wakacje kończą się. A ja muszę chodzić do pracy. Bo dzisiaj jestem po nocce. Trochę ciężko mi będzie gadać. Coś robić w ogóle, nawet jak się przytnę. Jak się zawieszę, to wybaczcie mi. Idziemy wykonywać ukryte CP. Jeszcze luknę tylko, czy mam różdżki. I możemy iść. Mam różdżki? No nie widzę. Różne. Mam 45. Pójdziemy sobie. Nie będę się teleportował. Tylko sobie pójdziemy. Oprowadzę was trochę. Bo w pierwszym sezonie oprowadzałem was tylko w tereny kopalń. I tam był koniec. Miało być dalej, tam był koniec. Więc idziemy sobie. Pozbieramy trochę złota. Nie wziąłem beta. No dlatego, że mam słabym tam mini jackpena i owieczkę. Niedługo może kupię sobie, nazbieram, kupię jakiegoś krzakowona, ale to na wyższym poziomie. Jak będę miał klifa. Może powiększę. O. Idziemy sobie, trollolo. Powolutku, spokojnie. Mapki wszystkie macie pokazane. Tutaj akurat są czasy przestrzeni 27, 26, 30, 29, 31 i 32. Tutaj możemy dostać z misji czasu przestrzeni Boba i Toma. Dobrze mówię? Chyba tak. Toma, tak. A Boba chyba wcześniej. Już nie pamiętam. Klipa, wiem, że klipa się robiło misję 2 razy na 50. Chyba to była misja bohaterska. Nie wiem, czy ta misja ma Bóg do tej pory. Bo jak robiłem na swojej dawnej postaci... A właśnie! Właśnie dokończę to zdanie. Robiłem właśnie na swojej starej postaci, na boju. Robiłem to 2 razy. Chyba też tak jest. Ten Bóg dalej jest. Istnieje. Więc tak. Miałem w pierwszym filmiku... dodać screeny. Ale też niemiła niespodzianka mnie spotkała, bo tych screenów nie było. Zapomniałem wrzucić na pendrive'a. A robiłem reinstalację systemu, kupowałem nowy procesor. No więc nie odzyskałem to. Chyba, że jakiś program sobie znajdę, żeby odzyskać te pliki. To wtedy wam pokażę. Może niedługo, za jakieś 10 odcinków zrobię konkurs z jakąś nagrodą. Może to będzie jakaś gra. Pomyślę tylko jaka. Albo jakiś przedmiot tutaj na tym serwerze, który ja gram. To jest serwer Enigma. No zobaczymy. Pomyślę, na czym będzie polegał ten konkurs. Ale to do konkursu jeszcze trochę.
Gdzie to były te ukryte? Było dalej, tam było gdzie CP46. Odbiję trochę tych młotów. Tam. I te CP ukryte, to mi się zdaje, że to było z tymi wilkami. Jak ktoś wie, o co chodzi, to nie będę tutaj się wypowiadał, ale ktoś nie wie, o co chodzi, no to jakieś tam gargulce chyba trzeba było zabić. Już też nie pamiętam dokładnie. Dobra, to szukamy. Aha. Też nie wiem tych. Dobrze, szukam, to ja nie wiem. Co to było dalej? Ale nie, to było tu na pewno. Zabijać, żebyśmy się tu nie pamiętali. I nic, dupa. Dalej może coś? Też nic. Można tak całą mapę przelecieć, może jest jakiś tam patent. Jeszcze muszę profil mieć, jak widzicie, więcej mam tu... Nie, tu nie, tu... na główny mam więcej profesji. Jeszcze mnie zablokował. To się przyda, bo mam mało. Kasę oczywiście też mam mało, jestem biedny. Jak na razie. Dobra, to lecimy dalej. Jak ja to robiłem kiedyś? Już nie pamiętam. Do tej dróżki dochodziłem, potem do następnej dróżki dochodziłem. Coś w tym stylu było. Nie szedłem tam w głąb mapy. Tutaj blisko. Tutaj zawsze znajdywałem, ale to już było dawno. Okej, no dawaj. Dawaj. No i... Nie lubię tych znaków zapytania. Nienawidzę. Będę musiał od razu strzałeczka. O, eliksir. Podnoś to. A nie się patrzysz. Jakby chciał kogoś... Już nie powiem. Kogo? Bo teksty takie... takie... No, wulgaryzm... No wulgaryzmy będę używał Diablo, bo do tego to pasuje. No serce takie spokojne, no w ogóle nie mam ochoty w ogóle tu przeklinać. Nieraz może mi się wymsknie. Jak dłużej mi zejdzie, to ja znajdę tą strzałkę. Puszczę zaraz ten dalej i CP zrobimy. Szukanie tylko jest, zależy czy masz szczęście, czy coś. Ja nie mam zawsze szczęścia do tego. Może jeszcze kawałek dalej. Albo źle szukam. Nie na tej mapie. Ale mi się zdaje, że to na tej. Znajdę, to trzeba będziesz iść w głąb. Tutaj jeszcze przejdę. O, jest strzałeczka. Pięknie. Tu nie muszę przerywać filmików. Zabiję tego dziada. Nie przeszkadza. Trzymak ma mało HP. Najwięcej ma woj. Potem łucznik. Mag ma najmniej, ale ma za to dużego DPS-a, czyli duży damage attack. Ten to można odlecieć.
jeszcze raz. Tutaj gdzieś będzie. Tak? Tam dalej. Zabijasz ty. Chodźcie, chodźcie. No i teraz? Kurwa, kto się zjebał? Sorry. Dobra, mamy. To będzie 46,50. Wszystko mamy? Tak. Wytwarzamy. Okej. Okay. Jest ukryta czasoprzestrzeń. Tylko dla nas. Teraz tak. Dam sobie potki. Gdzie są te potki? Okej, okay, tu są. I wchodzimy. Znajdź tylko tego impa, zniszcz go, a następnie przejść przez wyjście na miejsce startu. Chyba to nie to, co robiłem kiedyś. Albo tak się trafia. Nie pamiętam. O jest, to są te wilki. Dobra, to jest to. Dobra, idzie ze mną. Zaczynamy misję. Ktoś idzie na koło chyba. Tak, w dół. Okej. Okay. Teraz tutaj. Nie muszę mnie zabijać. Tutaj tych też nie. Idziemy cały czas. Nie musimy zabijać tych potworków. Ale tutaj już musimy. Wilki pomagają oczywiście. Galaretki skaczące. Teraz będzie na dół. Tu na dół. Już nie pamiętam, chyba to była ta misja. No. Cholera. Ach. Zawsze wojownikom mi się to udawało. Dobra. Bijemy ich cały czas. To chyba nie wchodzi. No bo tutaj czas ucieka, nie dostajemy dodatkowego czasu. Ja już nie pamiętam jak to było, którędy to się szło. Nie pamiętam naprawdę. Tutaj też nie. Tutaj do góry się będzie. Zawsze. A to były takie... ten. Zorganizowana. Aha, czyli tak o i tak naokoło teraz. Tam będą właśnie chyba te potworki, mobki. Okej, okay, idziemy. I od tamtej pory się to zaczyna. Bo dostajemy więcej czasu, nie pamiętam już. Koniec. Cześć. Garks, o właśnie. Trzeba szybko iść. I idziemy. I tak robimy cały czas. Jeśli do nas blisko podchodzą, za blisko, no to już trzeba uciekać. Dobra, udało się. To jest taka łatwa misja. Trzeba ich
których... O! Dobrze zabiję się. To dużo... Naprawdę się zabierają. I dużo jest. No skupem nie żyje. Wiedziałem. Właśnie trochę trzeba sobie pokrywać tych ziaren mocy. Najlepiej jak się robi PTS-y, czyli grupowe czasoprzestrzenie. No, 50 poziomu, tam się wszystko zwraca. Okej. To jeszcze. Uda mi się? Udało. Teraz będzie chyba jeszcze jedno. Okno, jeszcze jedno. I koniec chyba. Uda się, uda się, uda się. Udało się. Ale wilki. Ciekawe, czy to prowadzę. Je. Do końca. Jeden został. Nie, idą dwa. Dobra, super. I drzwi otwarte i koniec. I to była ukryta czasoprzestrzeń. Dostaliśmy 1380 reputacji i 2000 złota. No ja się tepnę. Pójdę tylko tam sobie. Tepnę się do miasta. Misję ma chyba. Dobra. Wiem, że tu mam misję. Tylko się teleportuję. Bo będę robił kilka. Dzisiaj nie, ale jutro na pewno. Sobie zrobię kilka. I muszę jeszcze tę profesję. Właśnie mam profesję. O. 35 i 84% to jest mało. Dla mnie to jest mało. Muszę dobić, to jest 46 level. A teraz te levele tak szybko wchodzą. Także trzeba się wziąć. A ja dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję Freedamianowi za to, że polecił mnie w swoim kanale. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.